o powodzi na szczeblu międzynarodowym. Spotkanie ministrów rolnictwa krajów Grupy Wyszehradzkiej. Agnieszka Wuszcz-Kwiatkowska, dzień dobry. Zapraszam na Agrobiznes. Sytuacja powodziowa i reforma wspólnej polityki rolnej. To dwa główne tematy spotkania ministrów rolnictwa krajów Grupy Wyszehradzkiej. Podczas rozmów ustalono potrzebę wspólnej koordynacji wsparcia powodziowego i przywracania potencjału produkcji. Rolnicy niosą wsparcie rolnikom. W jednym z gospodarstw w Olszy, niedaleko Mogilna, gdzie organizowana jest pomoc dla poszkodowanych przez powódź, jest nasza reporterka Agata Chyłka-Wnuk. Co najbardziej jest teraz potrzebne? Ty na koniec tygodnia słabnie. NBP wycenił dziś dolara na 3,84 zł, euro na 4,28 zł. Frank kosztuje 4,54 zł, a funt 5,13 zł. To wszystko dziś. Wracamy w poniedziałek. Do zobaczenia.